słuchaczy. Obchodzimy teraz Europejski Rok Dziedzictwa Kulturowego. Z tym związany jest szereg działań różnych, ale już nie tylko w tym roku, ale już trzeci raz odbywa się wolontariat dla Domu Pomorskiego. To jest jedna z inicjatyw, o których będziemy rozmawiali. Zanim przejdziemy do bieżących wydarzeń i tego wszystkiego, czym towarzystwo się zajmuje, to chciałbym podpytać o efekty tych dwóch edycji. Czy rzeczywiście dla tego Domu Pomorskiego udało się coś zrobić? Myślę, że drobnymi krokami, ale idziemy do przodu. Dom Pomorski, architektura ceglana drugiej połowy XIX wieku, pierwszej ćwierci XX wieku, to jeszcze niedawno taki wyróżnik Pomorza. Czerwona cegła, solidny dom gburski lub drobnomieszczański. I te domy zaczęły znikać z przestrzeni kulturowej Pomorza. Dla nas jest to właściwie dramat zanikania zabytków na naszych oczach. Mówimy, że jeżeli nie my, to kto zatroszczy się o nasze dziedzictwo? Jest to rzeczywiście dramat. Chyba nie tylko znikanie tych domów, ale także przekształcanie ich w taki sposób, w który one zatracają ten swój charakter, prawda? Świetnie pan redaktor to wyczuł. Właśnie te takie zmiany architektoniczne, zmiana osi okiennych, wymiana okien na zupełnie nieprzystające do tego typu architektury, rezygnowanie z układu architektonicznego na rzecz dobudówek nieskoordynowanych, zmiany linii dachu. To wszystko powoduje, że z bardzo wysmakowanego i funkcjonalnego budynku, który wymaga bardzo często remontu i bieżących napraw, adaptacji do współczesnych potrzeb, bardzo często powstają koszmarki. Zamiast tych koszmarków architektonicznych, Pomorze może zachować swój wyrazisty styl właśnie obiektów z czerwonej cegły. Więc tak jak dbamy o swoje podwórko, żeby one pięknie się prezentowało, czy o swoje ogrody, dbajmy też o te zabytkowe domy. Oczywiście trzeba je odnawiać, trzeba pracować przy nich, ale róbmy to z szacunkiem dla ich pierwotnego kształtu. Odbywały się teraz Europejskie Dni Dziedzictwa Kulturowego, w które również byliście Państwo zaangażowani. Proszę powiedzieć o przebiegu. W Parku Kulturowym Osada Łowców Fok zorganizowaliśmy dwa moduły związane z projektem Wolontariat dla Zabytków Kaszubskiej Nordy. Jeden z tych modułów to udział młodzieży nie tylko w wykładzie na temat Domu Pomorskiego, ale także w poznawaniu zasad tworzenia parków kulturowych. To właśnie domy pomorskie świetnie nadają się do tworzenia domów, enklaw parków kulturowych. Natomiast młodzież także w nowoczesnych technikach graficznych pracowała nad stworzeniem plakatów elektronicznych, które będzie wkrótce rozsyłała tysiącami kontaktów internetowych. Chrońmy Dom Pomorski. Wolontariat dla Domu Pomorskiego. Włącz się, włączmy się. Natomiast dorośli, tutaj z satysfakcją stwierdzam, że także 50+, włączyli się w działania na rzecz promocji problemu Domu Pomorskiego, zarówno przez udział w tym takim działaniu poznawczym, jak i w panelu dyskusyjnym. Bardzo interesujące wnioski wypracowali obecni na panelu seniorzy i cieszymy się, że to były osoby z bardzo różnych środowisk. Nie tylko tutaj z Pomorza, ale także goście, którzy uczestniczyli z innych regionów Polski, spod Poznania, spod Wrocławia. Jeżeli my identyfikujemy ten typ architektury, nasi goście identyfikują ten typ architektury jako wartość kulturowa, to na pewno warto pogłębiać znajomość sprawy i pracować nad takim sięgnięciem do istoty tworzenia programu inwestycyjnego na rzecz domów pomorskich. I takim zadaniem seniorów, którzy uczestniczyli w panelu dyskusyjnym, będzie także zdobywanie bazy adresowej tych obiektów, które jeszcze nie są w naszej orbicie zainteresowania, a chcemy, żeby zostały włączone. Pani zajmuje się profesjonalnie, można powiedzieć, w swojej pracy naukowej dziełami sztuki, można tak powiedzieć, o których tutaj rozmawiamy. A jak te
wiedzę, a także no przede wszystkim chyba wrażliwość przekazywać młodym osobom i czy one rzeczywiście są uwrażliwione na właśnie te kwestie, o których tutaj mówimy? Ja mam przyjemność współpracowania z gminami od kilku lat nad tworzeniem programów opieki nad zabytkami w poszczególnych gminach. To są zadania zapisane dla samorządów lokalnych ustawowo. Natomiast te programy pozostają czasami programami martwymi. Natomiast w ostatnich latach dzięki konkursom grantowym Narodowego Instytutu Dziedzictwa realizujemy programy na rzecz wolontariatu dla zabytków. Ten wolontariat dla Domu Pomorskiego z założenia włącza młodzież. W poprzednich dwóch latach były to obozy wolontarystyczne, gdzie młodzież jeździła w terenie, fotografowała te domy, poznawała problematykę domów pomorskich i sama podejmowała działania nad dokumentacją tych domów, a zatem fotografowanie i tworzenie inicjatyw popularyzujących ideę. W tym roku współpracujemy z młodzieżą w ten sposób, że nieco mniejszą grupę objęliśmy wolontariatem dla Domu Pomorskiego, ale z kolei stworzyliśmy dla młodzieży możliwość pracy dokumentacyjnej razem z pracownią architektoniczną i młodzież. Przepraszam bardzo. Młodzież wyruszy na Pomorze w takich grupach dwuosobowych plus fotograf profesjonalny plus dwóch architektów doprowadzą do inwentaryzacji budowlano-architektonicznej 8 obiektów. Te inwentaryzacje zostaną zdokumentowane nie tylko dla nas w środkach, na nośnikach elektronicznych, ale także zostaną opublikowane w folderze, popularyzując zagadnienie już w takim pogłębionym wydaniu. I grupa młodzieży, mała grupa, ale z kolei z profesjonalnym prowadzeniem, pojedzie także szukać kolejnych domów, żeby sfotografować także detal architektoniczny, który wyróżnia Dom Pomorski. A więc fryzy ceglane z fryzów kostkowych, więc ryzality, jakieś niewielkie wieżyczki, te elementy, które są także ozdobnikami datującymi budynki. Uważamy, że to jest bardzo ciekawe zdarzenie i doświadczenie dla młodzieży, która wychodzi z ławek szkolnych, wychodzi z muzeum czy z parku kulturowego, idzie w teren z profesjonalistami i razem, trzymając łatę, trzymając instrument pomiarowy, po prostu działa już w takim wymiarze zdokumentowania. Te dokumentacje budowlane mogą się stać bazą do stworzenia programu inwestycyjnego. Jeżeli nie będziemy wspomagać, jeżeli nie znajdziemy drogi do wspomagania inwestycyjnego właścicieli tych domów, to oni po prostu zostawieni są sami sobie z tym problemem naszego dziedzictwa, wspólnego dziedzictwa, za które jesteśmy wszyscy odpowiedzialni. Czyli tutaj nie chodzi tylko o takie grożenie palcem właścicielom, że nie róbcie źle, tylko także troszeczkę próba pomocy im w tym, żeby te budynki utrzymać w takim stanie, w jakim chcielibyśmy je zachować dla przyszłych pokoleń, prawda? Tak. Nasze doświadczenie z poprzednich lat wskazuje, że właściciele tych domów pomorskich mają bardzo dużo dobrej woli. I jednocześnie mają takie poczucie, że gdyby otrzymali wsparcie informacyjne, doradztwo budowlano-remontowe, gdyby otrzymali wsparcie inwestycyjne, tak jak to się już dzieje w przypadku rewitalizacji obszarów miejskich, to ich zainteresowanie i zaangażowanie w to, żeby utrzymać to dziedzictwo, byłoby bardzo wielkie. Oni doceniają wartość siedliska, wartość bardzo często siedliska dziedziczonego po rodzicach, po dziadkach, po pradziadkach. A to jest najcenniejsze w naszym projekcie. Budzenie świadomości korzeni. I właśnie ten element kontaktu właściciela z architektem, z młodzieżą jest tym takim, tą wartością dodaną, która otwiera kolejne przestrzenie postrzegania architektury pomorskiej jako wartość do tej pory niedocenianej.
Widzimy, że ta wrażliwość też rośnie. To bardzo dobrze i oby udało nam się te zabytki uchować i żeby ten dom pomorski dalej był wyróżnikiem naszego terenu. Kolejnym działaniem Towarzystwa Upiększania Miasta Pucka jest inwentaryzacja skarbca benedyktynek w Żarnowcu. O jakim skarbcu tutaj mówimy i jakie prace są wykonywane? I to jest kolejny dobry grant z Narodowego Instytutu Dziedzictwa. Proszę sobie wyobrazić, że dziedzictwo cysterek żarnowieckich, dziedzictwo benedyktynek żarnowieckich, to co rząd pruski w 1832-34 roku chciał nam odebrać, w 1946 roku benedyktynki powróciły do Żarnowca. Powróciły w sytuacji nieuregulowanego statusu prawnego, powróciły do zaniedbanych pomieszczeń z resztkami zebranych dzieł z różnych ośrodków benedyktyńskich, z których poszczególne mniszki tutaj dotarły. I właściwie stanęły wobec problemu same wobec potrzeby zachowania tego dziedzictwa. Od wielu lat utrwalił się zwyczaj zwiedzania w Żarnowcu skarbca, na razie zaaranżowanego z tych obiektów, które były częściowo zakonserwowane, mogły zostać pokazane dla publiczności. Natomiast w zbiorach benedyktynek są fantastyczne tkaniny. Z tych tkanin wykonane szaty liturgiczne, antependia. I to wszystko wymaga konserwacji, a nawet po raz pierwszy inwentaryzacji. Są obiekty, które mają po 300, po 500 lat. One do tej pory nie miały ani jednej fotografii, ani jednego pomiaru, ani jednego opisu. Wyobraźmy sobie zagrożenie. Jeżeli obiekt nie ma dokumentacji i ten obiekt spotyka jakieś zdarzenie losowe, nie jesteśmy w stanie go odszukać. Natomiast w tym roku po raz pierwszy pozyskaliśmy grant na inwentaryzację 150 tkanin. Zrobimy z tego grantu więcej kart inwentaryzacyjnych. Założymy 180 do 190 kart, ponieważ tutaj współpraca historyków sztuki zaangażowanych w te działania dąży do tego, żeby zamknąć dwa zespoły zabytków. 99 stół i 70 kilka antependiów. Przy czym całe dwa kartony zostały niedawno odnalezione przez siostry na Stryszku i tutaj nawet ten zasób jest po raz pierwszy w pewnym momencie oglądany. Wyjmowane są obiekty, które są ze śladami zagrzybień, ze śladami żerowania owadów, czyli te upiorne mole. Mhm. Gdzieś tam widać, że któreś szaty były podgryzione przez myszki. My to rozpakowujemy, fotografujemy, mierzymy, opisujemy, określamy rodzaj tkaniny, rodzaj technik zdobniczych, zabezpieczamy w kartony odpowiednie z odpowiednimi pochłaniaczami wilgoci, pakujemy, bowiem skarbiec pakuje się teraz i przygotowuje się do trwającego w Żarnowcu projektu inwestycyjnego na samych obiektach. A więc jedna z nielicznych takich dobrych inicjatyw z tym projektem inwestycyjnym skorelowane pozyskanie grantu na inwentaryzację obiektów, które będą teraz zabezpieczone. Będziemy oczywiście postulować i startować do konkursów grantowych o następne, dalsze inwentaryzacje obiektów, o pozyskanie środków na konserwację przynajmniej części obiektów, tak żeby po tym projekcie inwestycyjnym, który zakończy się za półtorej roku, można było na nowo otworzyć skarbiec, poszerzając ekspozycję i eksponując kolejno te obiekty, które dzisiaj są w magazynkach klasztornych. Mhm. I jeszcze raz, w jakim czasie ten projekt będzie trwał? Ten projekt związany z inwentaryzacją skarbca realizujemy od czerwca do 30 października. Większość obiektów mamy już zdokumentowanych, natomiast w najbliższą środę z młodzieżą z
czwórką młodzieży, z dwiema wolontariuszkami dorosłymi będziemy finalizować zdjęcia. Wartością kolejną tego projektu będzie przygotowanie informatora o skarbcu, a także zakładki, która będzie w taki sposób bardzo wstępny, promocyjny wskazywała na wartość dzieł kulturowych zgromadzonych w skarbcu i potrzebie zwiedzania tych obiektów. Mhm. Do zwiedzania oczywiście zachęcamy i ta inwentaryzacja tego skarbca jest poniekąd zadaniem takim priorytetowym, ale też pionierskim, bo tutaj wiele, jak już się dowiedzieliśmy, jest jeszcze niezbadane.